Siemaneczko, z tej strony Yamatik, a to jest mój kolejny materiał na moim kanale. W tym materiale pokażę wam, jak znaleźć kartę wstępu do bunkra, w którym znajduje się Timmy, czyli syn naszego głównego bohatera. Oczywiście jest to poradnik z gry The Forest. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zapraszam was do jego zasubskrybowania, co możecie uczynić tam na dole, klikając w taki czerwony przycisk. Chciałbym dodać, że przepraszam, że w ostatnie 3 dni nie było odcinków, zresztą już to mówiłem, ale nie miałem czasu, kiedy nagrywać i streamować, ponieważ miałem przeciążenie w pracy i miałem dużo innych domowych obowiązków. A więc proszę was o zrozumienie. A więc, żeby nie przedłużać i skończyć gadać 3 po 3, punktem, od którego zaczniemy, to są te kontenery. Jeśli chodzi o większe punkty lokalizacyjne, to mamy sobie tutaj takie stojaki obserwacyjne, taki korzeń. Tutaj się znajduje nasza zatoczka, tam dalej jest lej klasowy. Jeśli będziemy iść wzdłuż wybrzeża naszego, to znajdziemy ten punkt. Oczywiście tutaj mamy tą górę po prawej stronie. No dobra, mniejsze o to. Mając nasz żółty kontener z rzeczami, idziemy do góry. Ku tym skałom, które tak ładnie nam sobie tu stoją. Tutaj będziemy widzieć jakiś totem pogański. Tutaj mamy pierwszą skałę, drugą, trzecią. Te skały są bardzo ważnym punktem lokalizacyjnym. No i tutaj, jak widzimy nasze skały, to tutaj mamy jaskinię. Wchodzimy do niej. I uwaga, idziemy prosto, bo nic tak naprawdę nie mamy. Prosto idziemy. Nie ma innej drogi. Tutaj mamy namiot. Możemy sobie tutaj grę zapisać. Polecam. Kasetę mamy, alkohol. Więc jeśli się chce ktoś nawalić, to zawsze ma na to czas teraz. No i idziemy prosto. Tak. I tutaj mamy zejście jakieś w dół. Idziemy prosto. Nie idziemy tam w dół. Idziemy tutaj prosto. Tutaj mamy... Tutaj musimy się trochę schylić. Możemy tego nie zauważyć, co prawda, ale jak się schylimy, to to zauważymy, bo ten kamień nam tu zawadza. No i idziemy prosto cały czas. Tutaj jest wąsko trochę, więc polecam się czasami schylać. Tutaj też trzeba się schylić. No i idziemy prosto. Tutaj mamy jakiś mostek, w zasadzie kłodę nad jakąś wodą. I idziemy prosto. Tutaj mamy linę. Schodzimy na tej linie. Nie polecam się teraz robić to, co ja teraz robię, gdyż stracicie HP niepotrzebnie. Oczywiście zeskoczyłem ze względu na to, żeby czasu tyle nie tracić. No i tutaj będziecie mieli od 2 do 3 kanibali maksymalnie. No i co? Jak schodzimy tutaj na dół, to idziemy po prostu do przodu. Jeśli komuś będą kanibale przeszkadzać, no to zabijcie je. No i tak. Tutaj mamy takie rozwidlenie. Tutaj jest droga i tutaj. My idziemy tutaj. I jak dotarliśmy tutaj, to uwaga, tutaj mamy zejście w dół. Chciałbym tylko dodać, że tutaj jest fapacz wieloręki. Więc polecam się zaopatrzyć w takie rzeczy jak dynamit, jakieś sprzęty do podpalania, żeby można było śmiecia zapalić, ponieważ ten śmieć będzie nam bardzo mocno grę utrudniał, jeśli go nie zabijemy. Prawdopodobnie jeśli my go nie zabijemy, to on nas zabije. Ja oczywiście tutaj sobie wezmę jakiś alkohol na niego, wiecie co, no zawsze na propsie. Oczywiście gram w trybie kreatywnym, więc ja jestem nieśmiertelny, ale wy będziecie śmiertelni, natomiast więc... Oczywiście tutaj jeszcze babysy będą. Dobra, a więc jak już zabijemy nasze potwory, naszych bohaterów, którzy nam utrudniają nieładnie grę, czyli fapacza oraz babysy, to mamy tutaj taki stos trupów. I uwaga! Żeby znaleźć tą kartę, będziecie trochę się dupczyć tutaj, więc nie polecam szukać po każdym trupie, tylko idziemy na koniec. Na koniec. Na koniec idziemy. Na koniec i uwaga. Tutaj mamy taki zwóz trupów oddzielnie. Ten, co jest razem tutaj w grupie. No i tutaj mamy taki pierwsze cztery stosy. To tutaj mamy punkt z oczkiem. No to, co możemy zabrać i to jest nasza karta wstępu. To jest Sahara karta, a dzięki tej karcie możemy dojść do bunkra. Oczywiście, jak wyjść z tego miejsca, nie muszę wam mówić, ponieważ droga jest taka sama, nie ma innej drogi tak naprawdę.
Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się mój materiał spodobał. Zapraszam do jego oceniania na dole, a na razie się żegnam z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.